My name is Jean-Michel Jarre and you are watching Superstaffia. Do udziału w realizacji najnowszej płyty zatytułowanej Elektronika Jean-Michel Jarre zaprosił kilka pokoleń artystów związanych ze sceną elektroniczną. Nagrywał zarówno z tymi, którzy są pod wielkim wpływem jego twórczości, jak i z muzykami, którzy dla niego stanowią inspirację. W dzisiejszych czasach muzycy realizują swoje projekty nawet nie spotykając się, nie rozmawiając. To zazwyczaj wyłącznie komercyjne, marketingowe przedsięwzięcia. Nie chciałem, żeby tak było w moim przypadku. Do każdego z tych artystów wybrałem się więc osobiście. Zobaczyłem sprzęt, studio, w którym pracuję. Zależało mi na fizycznym kontakcie i rozmowie oko w oko o tym, co mamy wspólnie zrobić. Rozmawialiśmy więc podobnie jak my teraz. Jarre, któremu niegdyś się zarzucano, że jego muzyka jest automatyczna i odhumanizowana, dziś bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości stawia na ludzki pierwiastek w swojej muzyce. Niedawno stwierdził nawet, że internet zabija kontakt między widzem a artystą. Internet jest great. Internet jest wspaniałym wynalazkiem. Możesz znaleźć tam masę potrzebnych informacji, które służą rozwojowi, edukacji, dosłownie wszystko. Ułatwia też kontakty. Sprawia jednak, że ludzie wycofują się z życia. Dochodzisz do wniosku, że jesteś samotny, bo ograniczasz kontakty z innymi wyłącznie do internetu. Zapominamy, jak ważny jest aspekt fizyczny. Nic nie zastąpi spotkania ramię w ramię na meczu piłki nożnej czy na koncercie. I mówi to człowiek, który przez lata był uosobieniem innowatora i propagatora nowych technologii w muzyce. Tak naprawdę, kiedy nagrywałem swój pierwszy album, Oxygen, byłem bardzo ograniczony przez technologię. Wynikało to z faktu, że moje środki finansowe były wtedy również bardzo ograniczone. Gdy patrzę na to z perspektywy lat, wydaje mi się, że dzięki temu uniknąłem pułapek, w które wpada obecnie wielu młodych twórców. Nowe technologie, bardziej niż sztuce, służą dziś specom od marketingu. Na koniec artysta wyznał, że ma szczególny sentyment do naszego kraju. Polska to wspaniały kraj. Przeżyliście wiele katastrof w ubiegłym wieku, ale uważam, że to was tylko wzmocniło. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, czuję waszą siłę. Dziś wszyscy borykają się z problemami finansowymi, socjalnymi, problemami z pracą. To dotyczy prawie każdego kraju w Europie. Ale wy nie tracicie tej wyjątkowej energii, którą rzadko spotykam gdzie indziej. Przeważnie dominuje apatia, pewien rodzaj stagnacji. Tu czuję moc, to mi się bardzo podoba. To działa w obie strony. Popularność Jean-Michel Jarre'a od blisko 40 lat u nas nie słabnie.